Siema widzowie, witam was w giereczce, która nazywa się MMOIR Blue, MMOIR? Chyba tak, MMOIR Blue. Gra jest dość krótka, trwa około godziny, nie wiem co, o czym jest, ani co się w niej znajduje. Wiem tylko, że jest podobno bardzo ładna graficznie. Czy jest? Przekonajmy się. Mogę grać padem? Jak najbardziej widzę. Muzyka, radio. O, chyba padem to jednak nie chcę grać, ty, jak tu takie będą interakcje. Przeciąganie rzeczy i tak dalej. Halo? Gra trwa około godziny, także machniemy sobie to na jeden odcineczek. Ale no nie wiem o czym jest. O chyba jakiejś pływaczce olimpijskiej. Szybko chyba wyjaśniło o czym jest ta giereczka. Co tu ja mogę robić? Nie, to chyba lepiej będzie dużo myszką to. To jest jakieś przeciążanie rzeczy, przeciąganie. Okej, co tu mogę? O kurde, mogę pod... Okej. Mogę poruszać różnymi rzeczami. Nieodebrane połączenie. Dobra. Mogę odebrać? Mogę odblokować telefon. Kontakty, a ja dawaj mi przeglądara, bo zdjęcia. Pyk. A jeszcze można sfokusować na coś. Okej. Okay. SMS-ki. Okej, okay, jest to jedna z bardziej nietypowych produkcji, w jakie mam pewnie okazję zagrać. Jakie będę miał okazję zagrać. Lecz rozumiem, dlaczego ludzie mówili, że to jest bardzo ładna gra. Rozumiem, o co im chodziło. Taka bardzo nietypowa. Widzieliście, że jak macie jakby zimną rzecz, to tworzycie koło tego wodę często. I koło tego się tworzy woda. Tak się tworzy generalnie woda, jakby. Bierzesz zimną rzecz i koło ciepłe i się woda tworzy. Jeśli jesteście na pustyni, to właśnie bierzecie. Często można tam zrobić taką małą studzienkę, o. Nie będę się rozwodził, na jakiej zasadzie to działa. No moje klimaty.
Możemy wybić szybę? Chyba nie. Co ja mam tu zrobić? Ej, jest tu coś do roboty? A słońce, nie, myślałem, że mogę przyciągać rzeczy i one będą się stykać i popychać dalej. Chyba niekoniecznie. Jakieś pomysły? Trzeba ją pewnie wyłowić jakoś. Bo to na dole tu rozbić. Tak myślałem, że się zbugowało. Ty, halo. Nie no, czemu ja zawsze muszę każdą grę zbudować? O. Czemu za każda gra, no. O. Rozdział drugi. Już szybko ten rozdział pierwszy zleciał. Tak jak mówię, nie jest to długa giereczka. Rozkład jazdy znany. Okej, co to jest? Wygląda jak maszyna do sloców. Wrzucasz gdzieś pieniążka. Tu chyba wrzucamy pieniążka. I bilecik, tak? Proszę, bilet do kontroli, to jest metro. Muszę zestemplować, prawda? Naprawdę. Dobra, zestemplowałem. Jak to odrzuciło? Czemu?
A, możemy sobie ten stampelek, taki równy. Tak, chyba tak. Okej. I tu ma, dobra. Tampluj wodę. A smów ta gierka, jak się porusza. Mieszkam każdy przedmiot. Muzyka krótka. Ale za to bardzo intensywna będzie. Będą nowe mechaniki różne. Spoko. Pista. A muszę poruszać, o kurde, gazu. Chciałem zagrać Tokyo Drift, ale nie umiem. Czy jak to się tam nazywa? A nawet nie wiem, jak to leci. Nie pamiętam. Ale chyba jakoś tak jak mniej więcej zagrałem. Takie nutki mi się tylko z Life is Strange kojarzą. Tyle razy co słyszałem samą playlistę nutek Life is Strange, to jest niepojęte. Setki razy. Tutaj, co mogę zrobić? To mi przypomina te gierki, co trzeba klikać, żeby się cofały postacie. Jeżeli przejdą ci poza linię, to giniesz. Trzeba w nie klikać szybko. Zabijać takie towery. Defense towery. O, dobrze, że się pad wyłączył w sumie. Zgaduję, że musimy budować most.
Chyba dwa. To są takie podwójne czasem dna na morzach, że właśnie bardzo podobnie to wygląda do tego, co tutaj. Czyli jakbyś jesteś gdzieś na dole morza i to wygląda, jakbyś był na samej górze. Co, mogę to przyciągnąć? Teraz? Ale chciwy. W ogóle niby taka prosta gierka, a pali kompa jak 90% tego karty graficznej. Oknie szkwał? Jak jest ta nutka? Chyba tak, oknie szkwał, coś tam coś i fregaty dwie. Wydaje mi się, że trzeba kluczyk włożyć najpierw, nie? A muszę puścić. Zajebiste to jest ogólnie. Mechanika sterowania jest bardzo ciekawa. Do praktycznie każdej tutaj rzeczy, którą teraz wykonuję, oni musieli osobno to pisać, więc spoko. Ciekawe bardzo. Namęczyli tylko po to, żebyś ty odpalił tą gierkę na 3 minuty. Nie wiem już ile razy siedziałem na tym odcinku, ale sporo. Ale gierka ogólnie wydaje się ciekawa bardzo, tylko... Ja niestety jestem takim gościem, że musi się coś dziać, żeby giera mi sprawiała taką mega przyjemność. Musi być jakaś akcja, musi być pełno, musi... Pełno... Jak się nazywa ten hormon? Co ci daje, jakby powiedzmy, nie szczęście, tylko z pozoru.
Szczęście. Endorfiny chyba. Pełno. Nie. Chyba tak, chyba endorfiny. Nie endorfiny? Nie, nie wiem. Ale musi być dużo akcji, żeby mi stymulowało mózg. Wie co chodzi? Tutaj nie ma dużo akcji. A, bo ja mam to wyławiać. Dobrze robię? Chyba super robię. Nie, chyba jednak nie super. A, puścić. Mogę rybę złapać? Już nie mam takiej możliwości. Ej, siomo! Miałeś mi przynieść ten list. A, sznureczki. O kurde, ale fajna ta. Bardzo fajne to jest fizyka po prostu. Bardzo prosta, przyjemne takie. Tutaj. Co dalej? Myślę, że coś tutaj trzeba. A, lampy pewnie odpalić. O! Chyba twórcy zrobili podpowiedź dla gołąbów, takich jak ja. Jak klikałem tam, to mi się to poruszyło, żeby pokazać.
Trzeba to zamknąć? Ale mi się widzowie spać zachciało przy tej gierce. Ja się kręcę. Strasznie się spać zachciało. Zaraz tu usnę przy kompie. To był najlepszy odcinek na świecie, jakbym tu usnął. Możemy coś rozdupcyć. Wiem, że w końcu jakieś zadymiarskie rzeczy możemy porobić. Rozwalić domek czy coś. Niestety niekoniecznie. Oj, czyli to będzie jakaś taka opowieść o życiu, tak? Pewnie tak, jak każde takie typu gierki, mam wrażenie. Cicho ta gra jest w ogóle. Powinno być lepiej. Gdzieś mi w sumie na lewą stronę zobaczyć, co tam jest.
Już coraz niżej schodzę. Niżej się nie da siedzieć. A to akurat ze względu na to, że po prostu za dużo siedzę przy komputerze i po prostu mi jest mega niewygodnie jak coś. Fajnie, lubię takie interakcje, jak są tutaj. Z czyszczeniem rzeczy i tak dalej, jest to satysfakcjonujące. Pewnie wydarzyło się coś złego. Ta mała dziewczynka to pewnie nasza główna postać, no nie? Tylko, że jako w dzieciństwie. Pewnie generalnie cała ta gra to jest metafora do życia, więc możemy się zapewne tutaj doszukiwać drugiego dna, że tak powiem, a jesteśmy na dnie. A ta większa. Nie, czekaj. Ci więksi my to już nie my? Chyba my, a to może nasza córka jest. Tutaj co mam zrobić? Rybów nie mogę, tego nie mogę, podium też nie mogę, mogę tylko tym ruszać. A, widzę.
To było głośne. Zajebista. Ale mnie widzowie tak zmieniła ta giera, że poszedłem aż spać. Kontynuujemy. Prawda, nie dałem rady. A to całkiem możliwe, że dlatego, że spałem 4 godziny, a nie że gra jest zła. Całkiem mi się nawet podoba. Nie da się bardziej kręcić. Może nie w tą stronę kręcimy. A, chyba że... Nie no. Właśnie miałem sen widzowy, że mnie prąd razi drogą pod wodą. Nie wiem, czy to nawiązanie do gierki, czy na tym, że akurat miałem stopę na przedłużacu. W sumie to niebezpieczne, bo strasznie tu gorąco, więc mogę na przykład się podwpaść na przykład do przedłużacza i mogę mi pierdolnąć prąd. Ja miałem sen widzowy, że leję wodę prosto na przedłużacz i siedzę w wannie. Nie mam posiadanego pojęcia, skąd taki pomysł w mojej głowie.
O, w końcu coś rozwalamy i to mi się podoba. Co mam zrobić? A następna strona. Smutna generalnie ta gierka. Opowiada o tym robieniu rzeczy, których się nie do końca chyba lubi. No i takim nudnym, codziennym życiu. Jednocześnie o nostalgii. A tym szybciej klikam, tym szybciej płynę, tak? Jak puszczam, to przestaje płynąć. Okej.
To jest ładna rafa kolorowa. Szkoda, że już niestety niedużo ich zostało na świecie, bo wszystko psujemy całą planetę. Dajcie, ratujmy planety, widzowie. Śmiechy, chichy, ale... ale jeszcze 10 lat i... chujowa będzie straszna. Nie no, żebym ja na takiej gierce miał 100% zużycie karty graficznej. Na 3070 Ti. Thank you.
Nie pizzernia. Design by Cloister Interactive. Cloister. Chyba, że to imię. To by było na tyle z tej gierki. Jest ona bardzo... Czy ona generalnie opowiada o śnie? No dobra, wnioski możecie sobie wyciągnąć sami. Nutki jako rozsonuję, ale... Kurewsko nudno. Ale fajnie się grało. Powiem wam tak, jakby była dłuższa, to by chyba umarł z nudów. Ale że trwa 48 minut, to myślę, że całkiem spoko. Nie żałuję, że zagrałem. Na przykład graliśmy wcześniej na streamie, chyba gra się nazywa Blackborn? Coś takiego. Jociet Kryńca. To była tak nudna gierka, że po dwóch godzinach już wyłączyłem ją i nigdy nie odpaliłem w życiu. Bo trwała za długo, jakby była, właśnie była też na dwie godzinki, to była fajna. Dzięki i widzimy się jutro w następnej serii. Nie wiem z czego. I czy się na pewno widzimy, bo czasem nie mam neta, ale zazwyczaj się widzimy. Dobra, siema.